Cześć, witajcie na Roxy's. Witajcie na kanale Roxy's TV. Oczywiście wczoraj nagrywałam filmik, jak zrobić kisiel na zimną wodę. Zaraz wam pokażę, jaki to kisiel, tylko po niego pójdę. No i wam pokażę. Niestety, ale nie mogę w niestety znaleźć. No nie mogę znaleźć. Czekajcie, co to? To szczepki włosów? Niestety. A to chyba tysiące powinno być. Nie wiem. Tutaj też nie. O kurde, poczekajcie, zepsułam szafkę, muszę ją naprawić. Jak powiedziałam, budyń, to przepraszam, kisiel na zimno. Bo my się mieli budyń i kisiel. Oczywiście dzisiaj będzie test żelków. Ups. Nie zepsuło mi się łóżko chyba. Nie, dobra. Będzie test żelków. Takie. Od firmy Fiesta. Fiesta. Są takie misie, ale miałam rzeki Haribo, chciałam nagrać, ale skończyły mi się, zgubiłam je, znaczy nie skończyły, tylko mi się zgubiły, więc kupiłam nowe i nagrałam te, no bo Haribo akurat w tym sklepie nie była, do tego sklepu było najbliżej, więc takie właśnie misie. Ja otworzę i się do was odezwę, bo no wiecie, jedna ręka to troszkę trudno, no i jestem na pomarańczowym pole. Tej łóżeczki. Więc zaraz się do was odezwę. Okej, okay. No i tak gdy zobaczyłam, to ich jest naprawdę malutko. Więc ich jest tutaj 10 albo nawet może troszkę więcej, ale nie wiem, czy czytam tu. Nie, nic tutaj nie piszę. No, nic nie piszę. Ile tutaj jest tego, ale sobie nie polecam, ale no jak na, tak, na taką małą ilość nie polecam. Ale jeśli chcecie, możecie kupić. Ale dobra. Albo polecam. Pięknie pachną. Miałam je zamknięte. Przecież tak pokazywałam, to wyglądało na zamknięte, więc naprawdę ich jest tak malutko. Nie spróbowała policzyć, ale troszkę są zasłonięte te niektóre rzeczy. Więc jak wygląda z tyłu? Tak na czerwonego. I ta forma taka tych misiów nie przeraża. Przecież czerwonego, nie wiem jaki smak, a już miałam test z The Choco Coco, ta, która miała emoji na buzi, emoji, no więc teraz już jest, nie jestem na kolonii, nie jestem sama, bo to było na kolonii, to było The Choco Coco, miałam z nią pokój, miałam tam naprawdę 4 łapki w górę, dziękuję, ale no mało, ale mam nadzieję, że uda nam się uzbierać więcej łapek w górę. Jak się nam uda uzbierać 10, będzie filmik, którego będziecie pragli nawet. Chociaż tak jest strasznie, że napiszecie mi, że mam skoczyć do mostu, takiego czegoś nie przecież. Ale dobra, nie gadajmy o tym. Testuję rzekę. A, i więc napiszcie, jak będzie 10 łapek w górę, albo może z 5, albo 6, to napiszcie, co byście chcieli. Ale gdy będzie 6, albo 10, albo 5. Okej. Okay. Testujemy. Testuję. A z wami testuję. I oczywiście suche. I to jest takie sobie dziwny smak, suchy, suche,
Bo teraz mi internet nie działa, ale nagrywam aparatem. Ale zaraz będzie działał, bo muszę w routerze coś ustawić. Więc do zobaczenia do następnego odcinka. Tak sobie je polecam. A jeśli już jedliście to i wam smakują, to spokojnie, nie musicie mnie wyzywać, że nam smakują i tak dalej. Więc do zobaczenia, bo zaraz, dokładnie zaraz się znowu widzimy. A więc pa! A i zapomniałam powiedzieć, zostawcie łapkę w górę. Tak właśnie, żeby było 10 albo 6 albo 5 łapek w górę. No i dużo subskrypcji. Próbujemy osiągnąć 20 chociaż subskrypcji. Na razie to mam 3 albo 4, więc próbujemy tyle osiągnąć. Więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pa!